shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami po raz kolejny w Subnautica. Wstając w moim obserwatorium i pędząc do Shimoffa, aby odnaleźć mi... Okej. Okej, to było niespodziewane. Tak po prostu pływał sobie w moim bazie przez uficie jednego z korytarzy. Łypacz. No dobra. Na start odtworzymy wiadomość. To leci, ja wskakuję i będziemy do tego drona tutaj lecieli. Jeszcze zanim wypłynę, to wam pokażę całą bazę. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. Welcome aboard. Seven out. Systems online. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Proszę, tak wygląda moja aktualna baza. Tutaj mieści się mój reaktor ten, nie termalny, tylko bioreaktor. A tu zrobiłem miejsce na jeszcze ewentualnie drugi reaktor. Ale póki co mi wystarcza, ale na razie niech sobie to stoi. Tu już zebrałem sobie materiały na kolejną rzecz, jaką jest pomieszczenie to duże. O kurde, ty. Czemu to nie ma baterii? Dobra, czekaj, konstruktor się przyda później, ale czekaj. Weź mi to. A, czekaj. Wyjdź to, cyk, cyk, cyk. Dziękować. I wracaj do Shimoffa. Dobra, dron. Dron jest tutaj. Tyle głupim miejscu sobie te sterownie zbudowałem, bo niestety stalkery dość aktywnie mi te drony podgryzają. O, a propos. Jeden już sobie idzie, ma tego. To jest drobny problem posiadania sterowni pobliżu tych właśnie tego biomu wodorostów. Tutaj natomiast idę, bo udało mi się sterownią wyskanować tutaj jakiś wrak. I może tu być coś ciekawego. No, zresztą jak w każdym wraku. O, i już jest. Już jest jakaś część tego wraku. Drona sobie tam specjalnie schowałem, żeby mi go stalkery nie przeniosły nigdzie. Dobra, i póki co widzę, że nie ma tu nic więcej. No to wychodzę i obczajmy, czy jest to jakieś wejście. Mogę, czy nie? Nie, dalej się tam zaciął. A, jest wejście! Dobra, Jezusie! Proszę, warto było sobie popływać trochę. Dobra, minuta tlenu. Kompas. No... Dobra, weźmy to. Będzie tytan do kapsy, ale... Żeby mi to nie było. Konsolę już mamy. Uszkodzone okablowanie. Naprawiamy w takim razie. Pięknie. 40 sekund. To jest ten zgliczowany. Co jest tutaj? Konsola pojazdów to już mamy. 30 sekund. Konsola pojazdów. Karabin unieruchamiający! Bueno! Pięknie, mamy schemat. Pytanie, czy już jestem w stanie to stworzyć. Dobra, czekaj. Wypłyń w drugą stronę. Nie zginąć w taki durny sposób. Nie muszę na żadną powierzchnię płynąć, mam obok generator tlenu. I to nieskończony, co jest warte zaznaczenia. No, przynajmniej tak długo, jak ma prąd, nie? Dobra, wracamy tutaj. Czy na górze coś jest? Na górze nie ma nic. No to wracamy tutaj. Tutaj coś do otwarcia? Nie bardzo. To nie. To też nic. To jest co? To jest przebijająca się tekstura. Czyli nic ważnego. To jest chyba to przejście obok tego stalkera. Kurde, czemu to jest akurat przenośna konsola pojazdów, no? Nie mogliście dać czegoś innego? Bo kurde, sępie cały czas, wiecie, za tą...
możliwością ulepszania Simofa w bazie, no ale nie mam możliwości zebrania schematu. Miałem taką cichą nadzieję, że w tym wraku go znajdę. To jest co? Też przenośne. Konsola pojazdów. Też cała konsola w jednym miejscu do znalezienia. Ajajaj, no niestety, mam pecha. Co do tych... wraków. Weź się od stosunku od mojego Simofa. Stalkerze, hen do żony. No dobra, czyli tutaj nic więcej nie podziałam. Niestety. A może by tak spróbować... Kurde, kusi mnie teraz, żeby wymienić sobie tą dycharkę, iść do tego biomu wodorostów i tam poszukać tej rzeczy. Bo tam znalazłem kawałek tego schematu. Już wam pokazuję w sumie, którego. Tam w ogóle na całą taką drugą bazę, takie moje FOB. Takie FOB, biorąc przykład z tego. Z Metal Geara. Konkretnie chcę... Właśnie, jesteśmy tutaj. Magnety czy bateria? Pięknie, mogę już to stworzyć. Bardzo ładnie. O, tu jest. Duże pomieszczenie i materiały na kopułę do niego, żeby mieć jakieś fajne widoki. No, być może, też nie wiadomo, gdzie to będzie. Przy okazji mam też materiały na donicę, mam nadzieję, i na bioreaktor, tak więc będę mógł to od razu sobie ogarnąć. Tutaj do sterowni wpakowałem w ogóle maksymalne zwiększenie modułu sterowni skanującej. Bo szybkość nie jest mi aż tak potrzebna, ale to zwiększenie zasięgu jest zajebiste. Mogę wam to w sumie nawet pokazać, jak wrócę do bazy. Czekaj, gdzie to było? Kurde. 200 metrów, niska aktywność ekologiczna, przybliżone źródło transmisji, kilometr na południowy zachód od rufy Aurory. Okej, okay, myślę, że tam możemy się udać. Ale jestem chyba w miarę blisko. I mam... Idealnie jestem na tym. To baza... Znaczy baza, to serio, pokażę wam później. Dobrze. No. Czekaj, bo te... Aha, to tam bym musiał... O Jezus Maria. Musiałbym tam płynąć, czyli czeka mnie... Ajajaj. Chyba, że... Pojechałbym tak jakoś... Znaczy, pojechałbym w tym kierunku jakoś. Bo wiecie, tam gdzieś pływa ten... Rywengator, który mnie już dość mocno wystraszył. Dwukrotnie. Więc jeśli mogę go ominąć, to z wielką chęcią to zrobię. Dobra, jeszcze raz. To jest na pewno? Tak, na południowy wschód. Nie, wschód czy zachód? Zachód, dobra, to nie. A to nie, to jeszcze lepiej, to muszę tam, tutaj muszę płynąć. Chociaż sobie pytanie, czy to lepiej? Nie wiem, zobaczymy. Trzeba będzie obczajać co chwilę. Znaczy, może co chwilę, co jakiś czas będę musiał sprawdzać odległość. Jezu, jaka ciemnica! No patrzcie, przecież to jest taki... Jestem dosłownie zaraz przy tej. Zaraz jestem przy powierzchni, a tu jest ciemno jak w dupie. Ile już jestem? 700 niecałe. Kurde. To jeszcze głębiej muszę wpłynąć. Dobra, rozświetlmy trochę. Okej, tu już chyba byliśmy. Bo jesteśmy... Nie, idziemy w kierunku tego... całego oficera Kina. Jesteśmy w pobliżu tej wyspy. Jezu, jak ja się boję płynąć tutaj głębiej. No, to jest ten wrak, przy którym ostatnio byłem. Tam? Tutaj kasetka z danymi? Ale otwarta czy zamknięta? Chyba otwarta, ale... Sprawdzę. Tak na wszelki.
Nie? A nie! Dobra! Konsolą lepszych pojazdów, to jest to! To jest to! O Jezu, ale fuks! Ale fuks! Oj, nowy schemat od razu. Kwas chlorowodorowy. Jaki fuks! Nie wierzę! To jest dokładnie to, co chciałem znaleźć tam wcześniej. No nie wiara, było się tylko rozejrzeć trochę lepiej. Dobra, dobra. Tutaj jestem w miarę bezpieczny, mam nadzieję. Dopczajmy ten schemat, co jest mi do niego potrzebne. O, klas... kwas... tutaj co? Rzący kwas, ostrożność. Grzyb głębinowy, nie wiem gdzie go znaleźć. Polianilina. Ulepszenie powiedzmy tego. Coś tu jeszcze się odblokowało. Proszę! Sporo upgrades! Jest sonar Simofa! Magnetyt miedziany... kurde, chyba nie będzie mnie stać. Żeby mieć i sonar, i karabin, czyli będę musiał coś wybrać. Sztaba tytanu i szkło! Bailando! Nareszcie będę mógł zwiększyć zanurzenie. Tutaj co? Torpeda gazowa. Torpeda wirowa. Zaburzenie grawitacji. O, okej. Okay. Do wypróbowania. I głębokościowy prona. Rubin. Rubin jest tam pode mną. Ruda niklu. No to nie mam pojęcia, gdzie jest. No dobra. Ale wiecie co? Jakoś tak tutaj jestem. Bo... nie, to jest... czy to jest to miejsce? No tak, 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 tak. To jest to... ty, co to jest? Ty, co to jest? Do góry, do góry, do góry! Proszę w górę, żeby się z nim... co tu jest za miejsce? Co tu jest? Są galerciaki! Pięknie! Czekaj, czekaj, czekaj. Ile? Jedno miejsce mam akurat. Pięknie. To zobaczymy, czy będzie dało się to sadzić. Ej, what the hell? Co to jest? Ej, to nie jest ta miejscówka, w której byłem! To jest coś innego! O, ale jest rubin na ścianie. Chyba. O, więcej ich nawet jest. Nie, to to? Nie, to nie jest to! To jest jeszcze jakieś inne wejście! Jeszcze jakieś inne wejście! Holy boy! Ale dużo galerciaków tutaj jest. Tu jest co? Stacja dokująca. No to już mamy. To jest co? Ładowarka ogniw też mam. To jajo też mam. Lit. No litu też sobie nazbierałem sporo poza nagraniem. Całą szafkę. Tutaj. Jajo już takie mamy. Reaktor termalny też mam. O kurde! Kolejna kapsuła czasu! No proszę! Ciekawe co w tej znajdziemy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, gdzie ja jestem? Dokładnie 1038. Dobra, ale sprawdźmy jeszcze to. Czy mam radiolatarnię może przy sobie? No, nie bardzo. Niestety nie bardzo. Ale sprawdźmy to. Co to jest? Wymiennik obcych. Okej, okay, zaraz to obczajmy, ale muszę wracać do Simofa, bo zaraz mi się skończy tlen. Nawet nie ma co wykorzystywać tego. Nie ma co wykorzystywać Siglaita. Okej, okay, jest chyba bezpiecznie. Już się będę minąłem tego Simofa. Ty. Chybasz? Nie, dobra, nie, tu jest to miejsce! Dobra, po prostu ja tam gdzieś dalej. Do góry. Ja tam gdzieś wyżej po prostu leciałem. Wyżej względem poziomym, nie? Tam gdzieś kawałek dalej po prostu wpływałem te niżej, ile mogłem. I tam dopiero leciałem i znalazłem ten kolejny biom. I myślę, że tam postawimy tą naszą FOB bazę. I to właśnie z tego dużego pomieszczenia. To będzie dobre. Zwłaszcza, że teraz, dzięki temu, że mogę sobie ulepszyć wreszcie mojego kochanego Simofa, będę w stanie... dobra, póki co jest safe. Będę w stanie mógł zejść głębiej. A kto wie, może już będzie mnie stać na ulepszenie drugiego poziomu.
Tego niestety nie wiem, bo chyba dopóki nie zrobię kondensatora Mark 1, to nie dostanę schematu na Mark 2 i Mark 3. Coś wiecie, taka wsteczna kompatybilność, powiedzmy. Nie, co? Nie, wróć, taka wsteczna upgrade'owalność. Nie, nie, to jeszcze gorzej zabrzmiało. No po prostu, nie ma wersji gorszej, to nie ma schematu na wersję lepszą, o. Najprościej ujmując sprawę. Dobra. To jest dok dla Prona przyszły. To jest dok dla Simofa. I zobaczmy. Bierzemy pod piątkę konstruktor. Ciągle mi się myli to z escape'em, no. Piątka, pyk. I gdzie to mogę postawić? Tutaj. Okej, okay, no to jedziemy i od razu sobie to postawię. Też tutaj. Tu mogę? Nie, tu nie ma miejsca, czyli to muszę po drugiej stronie. O, no tu mogę. Ale niech będzie zaraz tutaj obok. Tyk. To jest co? Aha, mogę tytanu trochę zużyć. No dobra, niech będzie. Już tak na raz to zużyjemy. 6 tytanu mogę sobie zabrać z tej. Oj! Nie spadłem. Górę, górę. Tytan. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Do fulla. Dobra, szybkie pokazanko sterowni. Nią. Patrzcie, jakie to jest wielkie. A no tak, Jezu. Dobra. Dobra, muszę to gdzieś zrzucić. No. Jezu, upuść, powiedziałem. Jest! Mogę go siać! Pięknie! Cyk. No to bierzemy go całego na nasiona. Dobra, nie widzicie co? Może zrzucę sobie parę tych rzeczy. Bo trochę się to robi... Bo to jest trochę irytujące. Dobra, do bibelotów niech to leci na razie. No bynajmniej to. To zajmie najwięcej miejsca. Chlup! Do góry. I galereciaka tniemy. Okej, okay, 3 razy mogę go ciąć i dostaję z tego 3 nasiona. No, ale teraz nasionka będą się... O, już tutaj bardzo ładnie rosną galereciaczki. Mogę zrobić progres? Nie mogę. No, ale prędzej czy później urosną i będę... No chłopie, zrobiłem ci coś! Wydupiaj z mojej bazy! Wydupiaj z mojej ziemi! Jak do mnie powiedział na miniaturce... O, zabiłem go! Ha, ha! A i co? I kto tu jest drapieżnikiem alfą? Won! Zdychaj tu pod bazą! Będziesz trofeum i ostrzeżeniem dla pozostałych. Trofeum dla mnie, ostrzeżeniem dla reszty. Dobra, teraz wam mogę pokazać. Picie muszę sprawdzić jeszcze. Picie. O, nie mam już w ogóle picia, spoko. To gorzej. No ale mam gdzieś obok pęcherznica, no to... Będzie? Tutaj patrzcie. Wyciągnę to wszystko. Patrzcie, jakie to jest małe na początku, nie? A tylko niech się jeszcze odświeży. Ja spróbuję puścić coś, bo fragment niech szuka. Będzie? O, patrzcie, jakie to jest małe. A dorzucę te 4? I jest takie. Zajebiste to jest. Zajebiście duże. Nawet nie wiem, jaki to obszar obejmuje. Ale co najmniej 500 metrów. Bo ta kamerka jest oddalona od nas. Ona jest gdzieś... Nie tam. Gdzie jest ta kamera? Tu. 300 metrów jest oddalona i jest w tym miejscu. Czyli to jest mniej więcej 500 metrów zasięgu. I to zarówno wzdłuż, jak i wszerz. To jest... I po głębokości, i po długości. Tu patrzcie, jak to idzie. I tu jest spadek. Tu pyk. Cały spadek. My gdzieś tu chyba byliśmy w ogóle przed chwilą. Nie, tu? Nie, tutaj się objawiła ten obserwator. No, w takim miejscu. A myśmy... Myśmy byli gdzieś tutaj dalej. Gdzieś za tym. I to jeszcze nie... I to jeszcze poza zasięgiem, który obejmuje ta sterownia. Co jest najważniejsze. Dobra, okej, okay, dajcie mi chwilę, ja polecę sobie po wodę.
A potem ogarniemy sobie jakieś hubgrady. Dobra, wróciłem. Proszę, simów zadokowano. Mamy jedną i mamy... I mamy drugą. Dla naszego kochanego Prona, ale jego najpierw muszę znaleźć schemat. Czytaj, poskanować wystarczająco kawałków. Okej, torpedy do odznaczenia. Moduły Prona do odznaczenia. No, oznaczyć te torpedy. Moduły Simofa, co tu mamy? Tutaj wspólne. Moduł przestrzeni ładunkowej. Mały schowek magazynowy kompatybilny. Okej, to jest fajne. Wzmocnienie kadłuba. Nie mam diamentu. Ale w sumie i tak jak staram się unikać starć z tymi wielkimi cholerstwami, no to nie będę tego wykorzystywał. Ale moduł przestrzeni ładunkowej... No, to kusi, bo mógłbym sobie dziabnąć do Simofa mały magazyn. Zróbmy sobie jeden taki. I tu jest co dalej? Ładowanie słoneczne. No, rzadko go zostawiam na powierzchni, więc średnio. Polianilina na system obronny. To by się mogło przydać. Sonar to jest mus. Dobra, ile mi zostało tych magnetytów? Muszę sprawdzić. Magnetyt. 3 sztuki, no to na sonar wystarczy. A, jeszcze miedziany przewód. No to coś, mam tu coś miedzi w ogóle? Cennych? Nie, tu mam tylko złoto i jeden aerożel, więc miedź trzeba znaleźć, ale to już bez waszego udziału. Nie. Tutaj. Co tu mamy? Sztaba tytanu i szkło, no to za chwilkę. System torpedowy. No, nie mam jak... No, mogę robić te torpedy gazowe. No, w sumie, czemu by nie? A ja akurat aerożel wykorzystam. Dobra, wypróbujemy. Aerożel był tutaj. Pyk. I... Czy gdzie dałem te kule teraz? Dwie wylotów? Nie. O kurde, czekaj, gdzie dałem te kule gazowe? No a, one są tutaj ciągle, w tym. Oj. No nie, no to na razie sobie... Że w sumie, no wiecie, no zrobię sobie te torpedy, nie, ale... Ile to jest w ogóle? Na 2 z 1. Okej. Dobra, system torpedowy poproszę. Dobra, wiecie co, ja w sumie sobie polecę po te kulki. Jak już będę miał ten system torpedowy, to szkoda go nie wykorzystać. Ale robię to po cięciu. Tutaj dla was w ogóle jeszcze prezentacja. Tak wygląda pułapka grawitacyjna. Sporo pęcherzy się złapało, to mi się podoba. O, tu kolejna zaraz wpadnie. A jednak nie. Ale okej. Ten trup dalej tu leży? Nie, już się zdezintegrował. Dobra. W górę. Welcome aboard, Captain. Dobra. Przy okazji zrobimy też miedziany przewód. Się okazało, że poza nagraniem gdzieś go tam wpakowałem. No i okej. O, tam się coś przycięło. Czyli mamy tak. Sonar. System torpedowy. Moduł przestrzeni magazynowej. Oraz, co jest najważniej... Co? Aha. Co to robi z dezynfekcją? Co? Okej, to chyba jakiś glitch mi się wydaje. Ile tej wody tu było? Jeez! To jest w ogóle coś. Zbierałem sobie. To był jakiś glitch. Czemu tego... Bo wiecie, ja te cięcia robię takie, że no, staram się robić między nimi jak najwięcej. A soli akurat jest dość dużo w tym przedsionku, powiedzmy. Więc trochę nazbierałem, ale że ile tam było tego? 10 sztuk chyba? Jak nie więcej, ile... Nie, to był jakiś glitch, jak nic, co się nie miało prawa wydarzyć. Dobra, czekaj, jedzenie? Nie, jedzenia nie mam. No poza tym łypaczem, którego mogę sobie zaraz usmażyć.
czekaj, co ja chciałem... A, chciałem sztabę tytanu. No to muszę ją zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jeszcze potrzebuję dwie sztuki szkła. Szkło jest tutaj. Raz, dwa. To tak, najpierw zrobimy sobie te oczywiście odznaczenia, te dwa odkryte. To jest ten karabin. No gdyby nie te magnety, to bym go zrobił już teraz, no ale niestety. Najpierw łypacza usmażymy, bo to jest, no, bardzo krótkie w produkcji. A za ten czas, co tu się robi, ja sobie go zjem. Pyk. I lećmy, lećmy. Moduł głębinowy. Czy ja go mogę już od razu ulepszyć na Mark II? No nie! No nie! Nie wierzę! Jednego magnetytu mi brakuje! Jezusie, nie wierzę! A na trzeci poziom? To jest Pron. Simov. Trzy rubiny! No rubin akurat jest tam gdzieś do znalezienia. Tu rubin znajdziemy. Dobra, nie, ja tu lecę gdzieś poszukać, bo może mi się trafi, gdzieś ten magnetyt znajdę. Bo jeszcze nie zrobię jakichś konkretnych porządków, no to dobra, ja... Żeby tego nie... To robimy cięcie. I... Uwaga, słuchajcie, jest! Mam magnetyt! Znalazłem jeden gdzieś upchany... Wracaj mi tam na górę. Znalazłem gdzieś jeden, kurde, gdzieś go tam postawiłem na końcu. Chyba w jajach. Nie w jajach. W tych... W licie miałem. Jeden magnetę przypadkiem wpakowany. A on tak, jeszcze muszę ten jeden zabrać swój. Kurde, lecimy, lecimy. Gdzie on był? Gdzie jest ta szafka? Magnetyt jest. Pyk. Dziękować. I od razu drugi level będzie. To mi się podoba. A jak wrócimy z tamtej podróży, to będziemy mieli już level trzeci. Bo i na ten nie stać. Dobra, i co? Sztabka plastali. Kurde, będę musiał jeszcze jedną zrobić. O, nawet dwie. No ale to później. Dobra, jedno szkło jeszcze muszę zabrać ze sobą. Dobra. Szkło. Nie siarka. Szkło. Jedno szkło emaliowane. No mam 5 sztuk tylko. Dobra, to znowu lecę go poszukać. A z wami widzę się oczywiście po cięciu. Dobra, wróciłem. Zebrałem sobie wystarczająco tytanu z tych wychodni. Teraz 2 litu jeszcze bierzemy, żeby zrobić sobie od razu sztabę. I sztabka plastali. Zabieramy. Teraz te torpedy. Co do tych torped było potrzebne? Tytan. No to tytanu jest akurat. No akuratnie, no. No mam 5 sztuk w szafce, no ale akurat, żebym wykorzystał te kulki. Więc robimy. 3 torpedy gazowe. Wróć 3 razy, a robimy łącznik 6. Gdzie jest ten luk torpedowy teraz? A, tu go widzę. No, cyk. Ładujemy. I teraz jeszcze coś, co widziałem przez moment, jak sobie latałem. Brawo, ja. Jak sobie latałem. Użyj mi tej drabiny. A mianowicie fakt, iż mogę tutaj Simova nie dość, że nazwać, to jeszcze mogę zmienić kolor. Więc okej. W górę? O, już jaki ładny czerwony. Nie, out mi z tym. Tyk. Jakby go nazwać? Dobra, 40 minut już mam prawie. Dokładnie 39. Więc akurat na koniec sobie zrobimy tego Simova. A sobie zobaczmy, jak, czy całe wejdzie. Rozpruwacz.
głębi... Nie, nie wejdzie cały, dobra. No nie po polsku przynajmniej. Będzie jak... Depth Reaper MK. No i nie wejdzie. O, to może żniwiarz. Reaper. A nie, to wychodzi na jedno. Dobra, no wśród będziecie z nami. Rozpruwacz, głębin, Mark. Mark 3 już w sumie, bo to jest trzeci Simow, którego stworzyłem. Jaki bym układł zrobić? Myślę, że coś, co będzie się dość mocno odbijało. Albo zielony, albo taki. No niech będzie zielony. Nazwa niech będzie czerwona, fajnie się wybija. Wnętrze będzie czarne. Albo nie. Kurde, bo czarno-czerwony jest fajny, ale kurde. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czerwony. Nie. Jak będzie ten czarny. Nie no, kurde, tego nie będę widział prawie, że... O, takie niebieskie zróbmy. A nazwę zrobimy zieloną. Pasek? Pasek to jest co? A, to jest to. O. A to pasek zróbmy czarny i proszę, jak ładnie wygląda. Pyk. Gotowe. Dziękować. Takie... Takie coś mi się podoba i takim cusiem będziemy sobie teraz podróżowywali. Oczywiście z Mark 2 kompensatorem. Do 500 metrów teraz możemy! Bueno! To się mnie podoba. No, kurde. W górę. Teraz tak, muszę zabrać... do bibelotów chyba wsadziłem, ale... Do jaj muszę zrzucić to jajo. Przewód sobie zostawię tak na wszelki wypadek. Tu się wszystko... chyba zgadza... Czy w sumie tej sztaby na razie nie potrzebujesz tyle, to na razie... Bo tam są dwie potrzebne, z tego co pamiętam. Tu się co odblokowało? A, tak, te kompensatory ciśnienia. Co jeszcze? A, i ta konsola ulepszeń. No, już out. Dobra, gdzieś to było. Tutaj, tu jest. Dwie sztaby na pomieszczenie. No, tutaj nie potrzebuję sztaby, więc dwie sztaby sobie zrzucimy do cennych. To jest... Kurde, brakuje mi tytanu. No dobra. Lit. Tu proszę. Tu był jeden tytan, który mi gdzieś tam umknął. Kurde, skubaniutki. Ale cieszę się, że mi umknął, bo to pozwoliło mi to zbudować. Zbudować ten kompensator. Teraz zabieramy te owocki. No i jeszcze muszę gdzieś znaleźć sobie troszeczkę tytanu. Ale to będzie dopiero później do... Nie wiem, martwienia się. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Ale zajmiemy się tym później. Słyszę? Tak, stworzyły się apteczki. Poproszę. Zawsze warto mieć bynajmniej jedną przy sobie. Gdzie jest ten luk teraz? Też chcę sprawdzić. Bo tam bym z chęcią wrzucił te owocki. O, jest schowek, pięknie. To tutaj wrzucimy sobie te zgniłe owocki. O, akurat cały luk zajmują, a ja mam tyle miejsca, a więcej. Co pozwoli mi od razu zabrać te rzeczy od razu na... Nie dość, że na donicę, tą dużą, żeby od razu sobie zasiać te wszystkie owoce, to jeszcze na to, żeby od razu zrobić sobie obok kolejny generator. Zestaw elektryczny kolej... A nie, zestaw sobie specjalnie na to zrobiłem, to nieważne. I 3 tytanu, okej, czyli potrzebuję 3 tytanu na reaktor, 4 tytanu na kopułę, na to szkło i 2 tytanu na skrzynkę, czyli 9 tytanu muszę sobie znaleźć. No to zajebiście. Nic bardziej trudnego do znalezienia. Tak więc w następnym odcinku takim oto Simowem, rozpruwaczem głębin Mark 3 popłyniemy, nawet sobie zrobię screena, nie, bo to się aż prosi. Tylko, czekaj, tylko spróbuję sobie może, czekaj, test, czy jak użyję tego, jak to wygląda, czy to jest bez tych wszystkich? Tak, to jest bez, okej. Okay.
A udostępnij. O, pięknie. I przeleciało od razu do Steama. I to mi się podoba. Tak więc to jest miniaturka odcinka. Mój bien. A więc w następnym odcinku lecimy sobie z powrotem tam. I no, budujemy tam bazę numer 2. To oczywiście zajmie niewiele czasu, ale w międzyczasie ja postaram się poszukać jeszcze przy tym dziale magnetytu. Może mi się poszczęści i znajdę jeszcze te dwie sztuki. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia. Cześć.